Piotr Przepiórka, po przegranej na gali Babylon MMA 11. Jak ta walka wyglądała z twojej perspektywy? Co zawiodło, bo przed chwilą właśnie powiedziałeś, że w pierwszej rundzie miałeś gdzieś tam szansę, żeby być może skończyć walkę przed czasem. Tak, wpiłem się za plecy, zapiłem duszenie, niestety tam ześliznąłem się nogami. Delikatnie do boku już kąt dźwigni, że tak powiem, naciśnięcia tego duszenia się troszeczkę zmienił. I czułem, że nie wyciągnę tego duszenia, mimo wszystko jeszcze chwilę tak próbowałem pociągnąć. W końcu stwierdziłem, że szkoda się męczyć i po prostu poluzowałem uchwyt. I trzymałem go tak, żeby utrzymać pozycję. Były tam jeszcze dwie próby gilotyn. No ale mówię, Łukasz też jest doświadczonym zawodnikiem, to była jego 16-17 walka, także gdzie walczył naprawdę w dobrych organizacjach. To samo ja powiedziałem w wywiadzie przed galą, że nie można się nastawiać do tej walki jak do typowego starcia zapaśnika z kickboxerem i mówię tutaj chociażby o skończeniu, gdzie ja tak naprawdę chwytacz zostałem skończony przed czasem w parterze, a mimo wszystko w stójce Łukasza trafiałem i ciosami, i kolanami, i kopnięciami. Przed walką pytałem cię właśnie, czy to nie był zbyt doświadczony rywal jak na ten moment twojej kariery. Jak teraz uważasz, czy to nie był zbyt duży poziom dla ciebie na ten moment? Nie, ja kondycyjnie się bardzo dobrze czułem. Ja tą walkę byłem do końca świadomy. Wiedziałem, co się dzieje. Kiedy miałem pod koniec walki już Łukasza za plecami, chciał się wpiąć za plecy. Tak to zrobił w pierwszej czy w drugiej rundzie. Już nie pamiętam, która to była runda. Strąciłem go z pleców, wyszedłem w druga runda. Wyszedłem na niego i zacząłem go uderzać czasami z góry. I byłem pewien, że w trzeciej rundzie właśnie z tej samej pozycji zrobi to samo. Ale chłopaki z Poznania, z narożnika krzyczeli mu, żeby tego nie robił. No już zacząłem stawać do góry. Wychaczyłem go tam gdzieś do tyłu. Wytrąciłem go z równowagi, ale przeskoczył, wpiął mi to duszenie. Walka skończyła się, jak się skończyła. Czy na tą walkę było za szybko? No nie, ja wolę walczyć z doświadczonymi rywalami i nawet przegrywać te walki, niż walczyć z zawodnikami z niższej klasy i z nimi wygrywał. To jest takie sztuczne nabijanie rekordu. Ja chcę się bić z dobrymi zawodnikami, chcę dawać dobre walki. Uważam, że ta walka mogła się podobać, a też w sportach walki nie jestem od wczoraj, tylko od 2001 czy tam 2 roku. Jak się mówi nazwisko Rajewski, to myśli się przede wszystkim o stójce. Czy ta stójka, on pokazał ci rzeczywiście, że w tej stójce gdzieś jest lepszy, odczuwałeś te ciosy? Jak to właśnie wyglądało, jeśli chodzi typowo o stójkę? Na początku walki dostałem chyba 2 czy 3 lukiki. Oba przyjąłem na pisze, że tak powiem, ale czułem na łydce. Czułem też, że ciosy Łukasza są mocne. Nie wiem, czy on mocniejszy od moich, bo nie rozmawiałem jeszcze z Łukaszem o tym, jak odczuwał moje ciosy. Wiem, że moje ciosy też dochodziły. No wiadomo, no, nazwisko Rajewski w Polsce, przynajmniej dla mnie i dla zawodników, którzy tam, kibiców, którzy interesują się sportami walki, kojarzy się z bardzo dobrą stójką. Zresztą Łukasz jest, z tego co wiem, zawodowym mistrzem świata i Europy w K1, znaczy był. Również medalistą mistrzostw Europy i mistrzostw świata w K1 kickboxingu i sandzie, także no, oświadczenie ogromne. I widzę tutaj rozcięcie nad prawym okiem. Czy to będzie zszywane? Jak wygląda ta mikrokontuzja? No bo to chyba nie jest nic poważnego. Tak, lekarz powiedział, że założy 1 albo 2 szwy, ale to tak dla bezpieczeństwa. Rozcięcie to dostałem w parterze, kiedy dostałem okie z góry po prostu. Jakie plany teraz? Święta, chwila odpoczynku i w nowym roku wracasz? Jakieś plany startów, walk? Tak, święta do końca roku planuję wolne. No zrobiłem w tym roku 4 walki, no w przyszłym roku mam nadzieję, że uda się 4 walki zrobić, jak nie to 3 też będzie dobrze. No ale też zobaczymy, jaka to będzie kategoria, czy to rzeczywiście będzie kategoria lekka, czy kategoria półśrednia. No, na jakąś dobrą walkę, tak jak na przykład ta z Łukaszem, jestem gotowy zrobić tą wagę na 70 kilo, a jakąś inną ewentualnie 77 też mogę wziąć. Myślisz, że dalej będziesz chciał kontynuować karierę w organizacji Babylon MMA? No tak, jeżeli będą propozycje, fajne propozycje. Na pewno będę chciał się bić. Mówię, ja jestem sportowcem, że tak powiem, jeszcze od najmłodszych lat. Także bez tego sportu ciężko mi jest po prostu żyć. Dobrze, nie męczymy już bardziej. Jeszcze jak na koniec 3 słowa, może jakieś podziękowania chcesz. Dziękuję za gorący doping, dziękuję wszystkim, którzy trzymali za mnie kciuki. Nie wygrałem, przykro mi, przepraszam tych, których zawiodłem, ale mam nadzieję, że przyszliście i cieszyliście się fajną walką.